Sezon letni dostarcza nam mnóstwo kontynuacji uwielbianych serii i jeszcze więcej wcale nie mniej interesujących nowości. Tym razem jest naprawdę różnorodnie. Mamy coś dobrego dla fanów akcji, fantasy, science fiction, dramatów historycznych, romansów, a nawet zombie. Do wyboru, do koloru, więc darujmy sobie dużyzny i przejdźmy od razu do rzeczy. Końcówka XIX wieku w świecie, w którym obok ludzi żyją wszelkiego rodzaju istoty nadprzyrodzone. Ich hybrydowym przedstawicielem jest zresztą główny bohater, Cugaru. Jako pół człowiek, pół demon o imponującym umiejętnościach zostaje wyskautowany przez nieśmiertelną kobietę w celu odebrania jej życia. Skrócone o część ciała poniżej szyi, jest bowiem dosłownie głową w klatce, od jakiegoś czasu wiedzie mało satysfakcjonującą egzystencję. Nasz bohater wpada jednak na inny pomysł. Kiedy dowiaduje się, kto jest odpowiedzialny za jej okaleczenie, szybko dodaje 1 do 1 i dochodzi do wniosku, że musi być to dokładnie ta sama osoba, która niegdyś przeprowadzała eksperymenty na nim. Tym samym rozpoczynają partnerską współpracę, stając się wyspecjalizowanymi w sprawach nadnaturalnych detektywami, nieoficjalnie poszukującymi człowieka lub potwora odpowiedzialnego za ich krzywdy. Mamy tu więc coś w rodzaju fantasy kryminału osadzonego w krainie po brzegi wypełnione dziwacznymi postaciami. Choć mnóstwo tu wykładania ekspozycji, to dzięki kreatywnej reżyserii udaje się uniknąć bolączki obserwowania gadających głów. Pun intended. Ten bardzo teatralny w prezentacji, znakomicie opisujący bohaterów za pomocą manieryzmów i stylu mówienia początek kupił mnie natychmiast, bo wygląda jak rzecz jedyna w swoim rodzaju. Coś, co na live action mógłby z powodzeniem przynieść gustujący w podobnych klimatach Guillermo del Toro. Dodajmy do tego całkiem pomysłową choreografię walki, uzbrojoną w ostromuszkiet służkę w stroju pokojówki i scenę pocałunku z odciętą głową, która przy okazji jest istotna fabularnie, otrzymujemy potencjalnego czarnego konia sezonu. Oto anime adaptacja Himena. Nie no, tak naprawdę to nie. Helck to jeden z mangowych fantasy klasyków, a jako że materiał źródłowy jest w istocie dobry, to miło wreszcie zobaczyć go na ekranie. Jest to historia noszącego w sercu mroczny sekret potężnego ludzkiego wojownika oraz odpowiedzialnej za bezpieczeństwo swojego ludu tsundere demonicy. Przekonanej o tym, że za szerokim uśmiechem i rubasznym przysposobieniem postawnego mężczyzny kryją się mało czyste intencje. Jeśli tęsknicie za staroszkolnymi high fantasy pełnymi różnorodnych ras, dalekich podróży, epickich walk i jeszcze bardziej epickich bitew, to chyba mam coś dla was. Zwłaszcza że realizacja jest całkiem ok i odpowiednio operuje dramatyzmem. Nowe dzieło artysty Grand Blue to bezwstydny ecchi harem, w którym osierocony przez mającego jasne życiowe priorytety ojca nastolatek pragnie uwolnić się od brzemienia hormonów i złożyć śluby celibatu. Na jego nieszczęście nie trafia na zwykłą świątynię, a taką zamieszkiwaną przez grono ślicznych dziewczyn. It should have been me, not him! Dziewczyn, od których nieobecny ojciec pożyczył kiedyś pieniądze, więc zanim chłopak poszuka sobie innego miejsca do życia, najpierw będzie musiał spłacić jego dług. Myślę, że wszyscy wiemy, czego można się po tym spodziewać. Od siebie dodam tylko, że w przeciwieństwie do Grand Blue tutejszy humor na razie do mnie nie trafia, więc o ile sytuacja nie poprawi się w przyszłości, to sam szybko się z ten pur pożegnam. Dziewczyna, która mi się podoba, zapomniała okularów, to nowy osadzony w gimnazjum romans, którego praca kamery sprawiła, że sam wolałbym go oglądać bez okularów. Nie, serio, o co z tym chodzi? Jestem pewien, że od tutejszych rozwiązań formalnych można dostać choroby lokomocyjnej. W każdym razie fabuła przedstawia się następująco. Dziewczyna z ławki obok zapomina okularów i pożycza książki od naszego bohatera, na co ten reaguje tak, jak każdy chłopak w jego wieku by zareagował. Przynajmniej według anime romansów. No a reszta to już romkomowy standard. Niestety jak dotąd nic specjalnego, do tego autor konceptów daje się nie rozumieć, na czym polega wada wzroku, nie na tym. Zaś styl animacji w żaden sposób nie służy całości, bo w założeniach miał to być zwyczajny, słodki romans, a ta przesadnie wyrafinowana reżyseria absolutnie mu słodyczy nie dodaje. Tymczasem Moje szczęśliwe małżeństwo prezentuje się wręcz zjawiskowo. Jest to swego rodzaju retelling Kopciuszka, gdzie mamy wyzyskującą, antypatyczną jak tylko się da rodzinę i pozostawioną samej sobie pogodzoną z tragicznym losem główną bohaterkę. Jakby tego było mało, jej najlepszy przyjaciel i potencjalny ukochany poślubia jej własną siostrę, a sama zostaje wysłana hen daleko jako żona mężczyzny znanego ze swojego zimna i okrucieństwa. Tak przynajmniej mówią plotki, bo rzeczywistość okazuje się nieco inna. Znakomicie skomponowany wizualnie, naznaczony tajemniczym smutkiem i melancholią początek naprawdę mi się spodobał. I choć za wcześnie, żeby rzucać takimi określeniami, to podskórnie czuć tu zapowiedź pięknej historii i równie pięknej miłości. A że w ostatnim czasie ze świecą szukać historycznych dram nie będących isekajami, to tym bardziej warto się tym tytułem zainteresować. Jeśli już jesteśmy przy dostępnych na Netflixie historycznych dramach, to cichaczem do serwisu trafiło Ooku: The Inner Chambers. Akcja rozgrywa się w feudalnej Japonii z alternatywnej rzeczywistości, gdzie większość młodych mężczyzn wybiła epidemia groźnej choroby, co doprowadziło do sporych zmian na społecznych szczeblach. W związku z tym komnaty Ooku, historycznie wypełnione służącymi szogunowi kobietami, w tym przypadku zamieszkują wyłącznie podlegający kobiecym władczyniom piękni mężczyźni. Nie, bo szybko okazuje się, że ich życie wcale nie jest usłane różami. Ooku to bowiem niezbyt przyjemne miejsce, pełne nieprzychylnych spojrzeń, politycznych knowań uwłaczających godności reguł, a nawet przemocy seksualnej. To trudny utwór do polecenia, ponieważ oglądanie go nijak nie kojarzy się z przyjemnością. W trakcie seansu będziemy świadkami przykrych, przerażających i frustrujących rzeczy. Anime nie boi się poruszać niejednoznacznych moralnie tematów, zaś same postacie to wielowymiarowe, łączące sobie najgorsze i najlepsze cechy ludzkości osoby, które będziemy jednocześnie kochać i nienawidzić. To dojrzała, przemyślana, zarazem epicka i kameralna historia, ukazująca rozwój przechodzącego gwałtowną transformację ustroju politycznego z perspektywy wielu pokoleń. A to, że przywodzi mi na myśl wybitne zawieści Czerwone Latarnie, wydaje się ostatecznym komplementem. Dystopijny świat, mecha i robo-waifu. Czego chcieć więcej? No cóż, wiem czego na pewno chciałbym mniej i mam tu na myśli CGI, ale będąc jednocześnie świadomym trudności w animowaniu walk wielkich robotów, jestem skłonny to twórcom wybaczyć. Przynajmniej tak długo jak reszta elementów mi to wynagrodzi. A czy tak będzie? Zobaczymy, choć jak dotąd prezentuje się to całkiem obiecująco. Pierwszy odcinek Zom 100 to jeden z najlepiej wyreżyserowanych, najbardziej napakowanych twórczą energią odcinków w tym roku. I ani trochę nie przesadzam. Choć jest to prosta historia, bo jej fabułę da się zamknąć w zdaniu: zmęczony pracą korposzczur cieszy się z wybuchu epidemii zombie, bo zamiast marnować życie za biurkiem, może teraz realizować listę swoich marzeń, to sposób, w jaki zostaliśmy przez ten początek poprowadzeni, jest zwyczajnie fenomenalny. Premiera wykorzystuje ogrom technik filmowych, np. efekt starej taśmy, match cutting czy rybie oko, w celu ukazania nam pogarszającego się stanu psychicznego głównego bohatera i psychologicznej opresji, jaką czuje w związku z wysysającą z niego chęć do życia pracą. Nawet format obrazu zostaje tu wykorzystany w narracji. Początkowo widzimy na ekranie letterbox, czyli te czarne paski, co ma nam oddać poczucie odczuwanej przez protagonistę emocjonalnej ciasnoty. W trakcie odcinka jego sytuacja pogarsza się jednak jeszcze bardziej, dosłownie pozbawiając świat kolorów, by później uzupełnić całość także o podkreślający rosnące szaleństwo bohatera szum. Rzeczą, która przywraca światu kolory, okazuje się dopiero zombie. Podczas sekwencji pościgu obserwujemy szybko wypełniane jaskrawymi barwami otoczenie, w miarę jak bohater zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie już musiał chodzić do pracy. I kiedy wreszcie wybucha euforią, kiedy daje upust swojej radości, jednocześnie zarażając nią nas, rozsadza wspomniany letterbox, rozszerzając format tym razem już w pełni kolorowego obrazu. Naprawdę super rzecz. Jeśli przyszłe odcinki będą miały w sobie choć część tej kreatywności, to szykuje się mocny kandydat do miana anime sezonu. Za to anime sezonu raczej nie zostanie Liar Liar, ku mojemu rozczarowaniu zresztą, bo na etapie czytania opisów był to jeden z bardziej interesujących mnie tytułów. Oto mamy odizolowaną od świata wyspę, będącą przeznaczoną dla wybitnie uzdolnionych placówką szkolną, oparty na nieustannej rywalizacji system wymuszający na wychowankach wyzywanie się na wszelkiego rodzaju pojedynki oraz nowo przybyłego ucznia, Hiroto Shinohara, który w dzień przyjazdu pokonuje dotychczasową mistrzynię, wskutek tego wywracając hierarchię do góry nogami. Brzmi intrygująco? Tak, to ciekawy pomysł. Tyle, że już przy okazji drugiej walki zamiast batalii bystrych umysłów dostajemy rozwiązujących konflikt spoza ekranu hakerów. Ponieważ Hiroto tak naprawdę nie jest geniuszem, a kimś zupełnie przypadkowym. Przez co zostaje mimowolnie wciągnięty we wnętrzne przepychanki o władzę. W związku z nowym status quo nadzorująca jego poczynania kobieta przydziela mu nawet pokojówkę, do której chwilę później dołącza jeszcze jakaś hakerka i razem wygrywają pojedynki chłopaka zza kulis, podczas gdy ten jedynie odgrywa rolę bucowatego mistrza. I wielka szkoda. O wiele ciekawiej byłoby, gdyby bohater musiał wychodzić z opresji samodzielnie, nawet jeśli robiłby to zupełnie przypadkowo, tak jak na początku. Zrzucanie wyników starć na barki prawie że Deus Ex Machiny jest zwyczajnie mało satysfakcjonujące. W odpowiedzi na obawy związane z rozwojem AI, jakie zresztą podzielam, dostaliśmy w tym sezonie anime o sztucznej inteligencji. Jednak zamiast sensacyjnej opowieści w stylu Ghost in the Shell, zamiast groteskowej rebelii rodem z Detroit Become Human, mamy tu do czynienia z czymś znacznie spokojniejszym, skupiającym się na bardziej personalnych komplikacjach wynikających z rozszerzającego się wpływu AI. W świecie przedstawionym jest już rozwinięte do tego stopnia, że maszyny w ludzkiej skórze stanowią dużą część populacji, w zasadzie żyjącą pokojowo i pod wieloma względami nierozróżnialnie względem reszty społeczeństwa. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy Sudo Hikaru, doktora zajmującego się problemami zdrowotnymi robotów i humanoidów, także tymi spoza granic prawa. Doktora motywowanego przykrym losem jego matki, co zresztą zapowiada się na jeden z głównych wątków całości. Co czyni nas ludźmi, jak dużą rolę w kształtowaniu naszej osobowości odgrywają wspomnienia i czy pozbawiając się ich nadal będziemy tą samą osobą? Te i inne pytania zadaje The Gene of AI. Anime o wielkim kocie jego niezbyt rozgarniętej pani jest zaskakująco dobre? No nie będę ukrywał zaskoczenia. I nawet wygląda ok, co jest największą możliwą pochwałą, jaką mogę dać produkcji od studia GoHands. Choć ci i tak nie mogą się powstrzymać od zbędnych realizacyjnych flexów tu i tam. Jeśli lubicie koty i szukacie bezpretensjonalnego slice of life z dużą ilością jedzenia, to możecie wrzucić na swoją listę. Keitaru to medium, tak samo jak osierocona dziewczynka, której udziela korepetycji. Z tym, że kiedy on stanowi magnes na duszę, ona wręcz przeciwnie. I szybko dowiadujemy się dlaczego, bo kiedy wkracza do akcji, to nawet niematerialność nie jest w stanie ich uratować. Razem formują duet pogromców duchów, a przy okazji starają się rozgryźć tajemnicę kryjącą się za niejasną śmiercią rodziców dziewczynki. Horrory, bardziej niż inne gatunki filmowe, są zależne jakościowo od wprawnej reżyserii, umiejętnego budowania napięcia i trudnego do zdefiniowania twórczego wyczucia. I niestety każdej z tych rzeczy brakuje w Dark Gathering, bo sekwencje straszakowe w tym anime nie są najlepsze. Mimo to daje kredyt zaufania, jako że duża ilość humoru oraz ogólna koncepcja pozostawiają furtkę do przejścia w kamp. I możliwe, że straszenie nas nie będzie tu celem samym w sobie. Poza tym uwielbiam horrory. Wkraczając w temat isekaiów, w tym sezonie mamy anime o gościu odrodzonym jako automat do sprzedaży. I naprawdę chciałbym dorzucić swoje 3 grosze do żartowania z tego absurdalnego konceptu, ale obawiam się, że maszyna nie przyjmuje polskiej waluty, więc przejdźmy dalej. Sweet Reincarnation opowiada o mężczyźnie zmiażdżonym przez przygotowane przez niego ciasto, który reinkarnuje się w innym świecie jako syn szlachecki i aplikuje strategię cukiernictwa, np. do obrony wioski przed grupą bandytów. Niestety jak dotąd wyszedł z tego raczej zakalec, ale może znajdzie swoich sympatyków. Hikikomori przenosi się do innego świata dzięki bogini dzielącej potencjał umysłowy zakłą z Konosuby. Od dziecka jest niewyobrażalnie potężny, tyle że jego rodzina nie może o tym wiedzieć, ponieważ posiadane przez nich urządzenia do magicznego pomiaru nie obejmują takiej skali. Zostaje więc porzucony na pastwę losu w lesie, gdzie służbę przyrzeka mu demon potrafiący przybrać formę, a jakże, pięknej kobiety. A niedługo później przygarnia go ciepła, kochająca rodzina strażnika królewskiego. Myślicie sobie to samo co zawsze, ale nic bardziej mylnego. Otóż bohater ma jedyną w swoim rodzaju moc. Potrafi tworzyć graniastosłupy. Przepotężny protagonista, pretekstowa lecąca od schematu do schematu fabuła, kiepska realizacja, bo z jakiegoś powodu postacie świecą się jak lampy LEDowe, a do tego niesmaczny dowcip, czyli sezonowy i sekajowy trash do oglądania jednym okiem. Znowu to samo. Jestem zwyczajnie zmęczony tymi niczym nie różniącymi się od siebie power fantasy. Rynek anime jest nimi po prostu przesycony. Kto by miał tyle czasu, żeby to wszystko oglądać? To tyle jeśli chodzi o nowości. Przejrzyjmy jeszcze na szybko listę sequeli. Z góry zaznaczam, że nie o wszystkich mam coś do powiedzenia, więc jeśli czegoś waszym zdaniem brakuje, to śmiało wypisujcie tytuły w komentarzach. Po 6 latach wraca seria o mszczącym się na swojej sympatii nastolatku. Na razie akcja przenosi nas do Francji. I muszę powiedzieć, że ta została wyjątkowo nierealistycznie przedstawiona. Nie widziałem jeszcze ani jednego palącego się śmietnika lub rozbitej witryny sklepowej. Liczę na poprawę. Powraca też Horimiya, tyle że nie jako kontynuacja, a zestaw odcinków uzupełniających luki z poprzedniego sezonu. Tymczasem fani shonenów akcji z pewnością ostrzą sobie zęby na kontynuację Bleacha oraz Jujutsu Kaisen i ja zdecydowanie się do nich zaliczam. Szczególnie ten drugi to w tym sezonie ciekawy przypadek, biorąc pod uwagę, że anime zaliczyło ewidentny lifting stylu graficznego i z tego co do tej pory zobaczyliśmy raczej na plus. A jeśli interesuje was z czego to wynika i co obejmuje, to zapraszam do obejrzenia mojego materiału na ten temat. No i oczywiście otrzymujemy drugi sezon Mushoku Tensei. To jedna z moich ulubionych współczesnych serii, a że tym razem wkraczamy w fazę nazywaną przez czytelników oryginalnej light noveli jej depresyjną częścią, to wprost nie mogę się doczekać wewnętrznej drogi Rudeusa, jaką zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy. Słyszałem komentarze, że nowe odcinki mają być czymś analogicznym do drugiego sezonu sagi winlandzkiej, który zresztą bardzo mi się podobał. Jeśli to prawda, to napawa mnie to tym większym optymizmem. A, no i powraca również uznany przez krytyków i widzów serial opowiadający o zawiłości relacji międzyludzkich, czyli Link Click.